Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia. Drodzy Państwo, plac przedostatni, ale jest sobota. A mam jeszcze misję dzisiaj. Pozwolę sobie ten plac objechać. Gdyby coś mi się w gałę rzuciło, to... Halo? Teraz złamuję. Gdyby coś się rzuciło w gały, to wysiadam zwyczajnie. Przejadę spokojnie. O kuźwa, zablokowali mi. Rano widziałem Borę. Halo? Normalnymi światłami z Golfa. Byłem przed momentem. O, bracia. Bracia na Afrykę. Czy dwaj w kurtkach. Ich kaufe Diesel. Kaufe Diesel. Halo, ja, danke. Spuszczał fali. Spuszczał fali wokół was busa. Ich kaufe Diesel, ich kaufe Diesel. Ja, ale z góry taki trochę wolniejszy jest. Szukajcie mi czegoś fajnego. Owoce tu stoją dwa tygodnie już. Mianowicie Forda w krótkiej budzie Focus. Już puszczamy, jak chce pan jechać. La, la, la. Białoruskie rejestracje, tak? Opsa! Potłok mamy, chłopak ja. Przyjechali sobie, aby się też pieprznęli. Niby wszyscy mądrzy, a pan Romek spokojnie. O, to jakie ładne auta, za sobie curika zrobię. Bo mnie 107 poganiał i tym srebrnym. Czy tu jest coś, czego szukamy my? My, niestety nic nie widzę. Nic nie widzę, ale jest ładny placek. Tu muszę częściej z tej strony, bo rzadko z tej strony zaglądam, bo tu zawsze były słabsze tematy, ale jak się okazuje, że są... Oj, porysuję sobie brykę. Kurwa, przez te gałęzie, ale cześć do polerki. Spoko, damy radę przepolerować. Volvo V70, Volvo V70, Mercedes 190e. Oczywiście Passat i Hyundai, Lantra się nazywa. Lantra jebaniutki, faktycznie. Wszystko się zgadza. Ależ widzę teraz... Kabriolet. Widzę, drodzy Państwo, od leśniczego wyjęte prosto z lasu. Gdzie jeszcze co? Widzę, Alik do roboty przyjechał przed liftową, ja szukam wciąż po liftowej. Tylko widzę, chcę coraz taniej kupić niestety. Coś tam się porobiło w życiu. Takiego, że widzę, chcę tanio, taniej, najtaniej i taniej jeszcze niż taniej. A czy tak się da, to ja nie wiem. Ten był kiedyś na wiadomo gdzie, tam gdzie wszyscy byliśmy na placu. Koło Alika, ale teraz są w innym miejscu. Wszystkim jest dobrze. Przeniesieni sekundkę, bo idę Alikę, nie chcę nagrywać, bo ich nie znam specjalnie. A nie jest otwarte, tylko drugie wejście mają. To nie jest Superbe, to nie jest Superbe, to nie jest Focus. Cofnę, pozwólcie Państwo. To nie jest Focus. Focus Kombi, ok. Ciśniemy dalej. Mój płytki komentarz w ogóle o niczym nie świadczy. Jadę, gadam, jadę, cokolwiek na język się nam przyniesie. Tyle ze pewnego Rosjanina będącego w Polsce, w Niemczech na emeryturze żołnierskiej, placyk. Radzą sobie opaki. Odcinając się totalnie od tego, co się dzieje na świecie w tych czasach, od Władimira z ekipą. Zobaczcie, czy da się zakupić opony?
I tu na lawecie facet wywozi. Aż niemożliwe. Aż sobie cofnę jeszcze. Przemistrz. Dobry jest, kurde. Oponiarz. BMW takie, to nie. Tu za nowe, za drogo, za grubo. To ostatnio była super bale. Widzu tak zwlekał, to powiedział, że... Co to się wydarzyło? Halo? To jest ta właśnie. Nie, to nie ta. Idę zobaczyć na tą. Czekajcie, dajcie zaparkować gdzieś. Kurwa, zamknięte. Ale idę ją poglądać. Jedzie? Tak jest, to jest szlachcowca z placu, który się właśnie zamknął. Po 13 idzie do chaty. Idę ją super by tam poglądać, czarno. Zobaczymy, co to jest za ptica. Jeepa jakiegoś czy innego, żeby nie pomylić wyrazów. Ale młod jak fryzurę ogarnął. Dobra. Marzenie o sile i potędze BMW. Nadal aktualne. Wracam z buta, bo... Gdzieś tu była Super B. Poliftowa. Okej, to jest ta, która była ostatnia. Widzę, jej nie chciał. Sprzedali, ale... Zmyli napisy? Tak, zmyli napisy, to jest ta. Widzę jeszcze po zmyciu napisów kawałek białej kredy. Ależ nas sprzedawał. Sprzedana, czarny sprzedany, tanie. Srebrny sprzedany, ole nas sprzedawane. To jest gość, który kiedyś był obok Alika, ale na placu pierwszym, na Sznele wcześniejszym. Tam mu szło dobrze, to mu chyba idzie jeszcze lepiej. S-Max na Xenoniku. Parktronik przód, tył, jak manualna, to sprzedający i kupujący jest zwycięzcą. Będzie zwycięzcą, jak kupi, sprzeda. Okej. Okay. Tu jest namiar, zawsze był. Państwo nie myśleli, że chodzę w kurtce zimowej. To jest 17 stopni. Na Boga. Godzina 13, rano było około 9-10. Rozwinęło się, jest 13. Spieprzam na chatę, idę pozałatwiać to, co trzeba. To co trzeba, dam znaka, jak mi się załatwiało. Cześć. Patrz teraz. To mechanizacja rolnictwa. Nieprawdopodobna technologia, nieprawdopodobna.